Witam wszystkich. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls czarodziejem. W poprzednim odcinku doszliśmy sobie do tego ogniska, ale jak widzicie, nie jest ono jeszcze rozpalone, zapalone, więc sobie je zapalmy, bo i tak musimy, bo zostało nam niestety tylko 7 strzał dusz. Tak, no i w dzisiejszym odcinku postaramy się dojść do kolejnego bossa, do Taurusa. Zobaczymy, jak nam to w ogóle pójdzie. Niestety póki co to ograniczenie tych strzał no jest dosyć uciążliwe, wam powiem. Bo mamy tylko 30. To nie jest wcale takie łatwe je tak oszczędzać. Towarzyszy ta broń wręcz, którą posiadamy. To nie jest jakaś wspaniała. No ale musimy jakoś sobie radzić. Dobra, tutaj ci kolesie załatwieni. Okej. Tamtych niestety nie namierzę jeszcze. I trzeba się wycofać. Okej, tu przyjdzie jeden koleś, bardzo ładnie. Chodź, 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 chodź. Pięknie. Super. Zostało jeszcze dwóch. Dwóch czy trzech? Ja już teraz nie pamiętam. Czekajcie, żeby za bardzo nie, na jednego widzę, wiecie co? Ja bym go zabił. Super. Ten szczyszczony. Aha. Ten był, ale za drzwiami. Okej. Okay. O, ten się przez tarczę przebija. No i tyle. Jak widzicie, no póki co nie jest źle. Byśmy musieli sobie jakąś tarczę kupić, która ma 100% fizycznych. Bo ta chyba nie ma, na pewno nie ma. 80 tylko, no właśnie, tylko 80, moi drodzy. Okej, okay. No ale póki co musimy sobie radzić z tym, co mamy. Nie zawsze ten backstop wejdzie i wtedy muszę ich niestety normalnie bić. Chodź, chodź, chodź. O, super. Okej. Udało się. To nic nie było? Naprawdę? A nie, tu coś będzie chyba. W beczkach nic nie ma, o. A, to będzie ta skrzynia. Nie, to będzie czarna bomba zapalająca. Myślałem, że to będzie ta żywica złotej sosny, a to będzie w tej drugiej skrzyni. To jest dobre na Taurusa, bo on jest podatny na elektryczność. Okej, moi drodzy, czy ja sobie jakiegoś... O, ten już jeden leci. A to super, że się tak wyrwał.
Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Wiecie, moi drodzy. O kurde, to jest ten, co rzuca? Nie wszyscy chyba rzucają. Dopóki nie mamy więcej tych strzał dusz. Wow. A kto to rzucił? A ci z... tamci. Myślałem, że jakiś spadł. Okej, okay, tego jednego bym może zabił. Kurde, oni taki zasięg mają? Okej. Okay. Tego zabiliśmy. Nie wiedziałem, że oni tak mogą rzucić. Aha, bo on tak sobie cwaniaczek wyszedł. Uleczymy się w takim razie. I spróbujemy ich zabić. Nie wiem, na nich chyba dobrze byłoby magię poświęcić. Że nie zejdą tu do mnie. Cwaniaczki, zapraszam. Czekajcie, moi drodzy, jeden się wyrywa. Żeby nie tymi bombami. O właśnie, właśnie, widzicie? Kurde, nie będą. Dobra, jeden dostał. Zginął, bo dostaliśmy duszę. Ten tu będzie rzucać. Tak. Chodź, 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 chodź. O, pięknie. No i załatwiony. Bombę zapalającą nam dał. Okej. Dobra, i co tu jest? Dusza zaginionego, nieumarłego. Spoko. Dobra, idziemy na tą wieżę. Zabić najpierw tego łucznika, który tutaj jest. No i po łuczniku. Super. Lekka kusza. Kuszę wydropił. Okej, tu jest ich aż trzech. Czy jestem w stanie ich zabić? Dobra, jeden zabity. Niestety zużyłem. Tam jest jeszcze ten cwaniaczek. Dobra, ten może podejdzie. Chciałem powiedzieć, że niestety użyłem dwie strzały dusz. Nie mam pojęcia, ile na Taurusa, moi drodzy, jest potrzebne. Więc on tak będzie za tą tarczą się chować. No chodź, chodź. No ale chodź. Kurde, nawet tarczą mi obrażenia zadaje. Pięknie. No i nie żyje. Dobra. Jest to ten ziomuś. O kurde. Super. Również się go udało załatwić. Dobra. Teraz tutaj spadnie na nas ta beczka. Trzeba... No, rzucę ją. Okej. Udało się uciec. Musimy jak najszybciej kupić sobie tarczę, która 100% fizycznych obrażeń powstrzymuje. To już będzie jakiś sukces. O.
Udało się. Dobra, moi drodzy, na razie czarnego rycerza zostawiamy w spokoju. Pójdziemy sobie najpierw Taurusa spróbować pokonać. Zobaczymy, ile nam tych strzał dusz zostanie. W ogóle nie wiem, czy rycerze na magii to są odporni, czy nie. O, tu będą te... Znaczy ta żywica z tej sosny. O właśnie, pięknie. Dobra. Tak jak powiedziałem, rycerza zostawiamy. Aha, tu można... Właśnie, tu można do Havela zejść, ale to jeszcze nie. Ciekaw, czy Havela łatwo magią załatwić. Najpierw chcę Taurusa pokonać. Wiecie, co sobie w ogóle pomyślałem? Skoro mamy tą żywicę złotej sosny, a Taurus jest wrażliwy na elektryczność. O kurde! Fuck. O Boże. No gin! Jest, udało się. Super, zabiliśmy jaszczurkę. Skoro Taurus jest wrażliwy na elektryczność, to by można zobaczyć, ile mu zabierze ten nasz... Co my właściwie mamy? Co to jest? Sztylet z żywicą złotej sosny i jak skoczymy na niego. Wiecie, na Taurusa jest ten sposób, że można na niego skoczyć. Jestem ciekaw, ile by mu to zadało obrażeń. Aczkolwiek oczywiście najpierw poczarujemy. Bo jestem równie ciekawy, ile tych strzał dusz trzeba w niego wystrzelić. Nie martwię na rzecz, że on prawdopodobnie jednym strzałem może nas zabić. Więc niestety, ale jeden zły unik i po nas. O kurde! Naprawdę? Patrzcie, on to przeżył. Tak. Ledwo żyjemy. Kurde, prawie bym tu zginął. Tego by brakowało. Okej, moi drodzy. Może zróbmy na początku. W sumie i tak na początku podbiegamy pod drabinkę. O Boże. O cholera, zeskoczyłem. Może się uleczę na full. Wiecie, a spróbujmy. Jestem ciekaw, ile życia mu zabierzemy. Użyjmy sobie na nasz sztylecik. O kurde, ale spieprzyłem. Fuck, serio? Bo zmieniłem broń niechcący. Dobra, jeszcze raz. No, Taurus. Dajesz, chłopie. Dobra. Jak widzicie, Taurus już sobie zeskoczył. My się wspinamy oczywiście. On zdąży podejść. No, oczywiście. No, no. Całkiem spoko obrażenia. Muszę przyznać. Okej, moi drodzy. Spróbujmy jeszcze raz na niego zeskoczyć. Skoro mamy jeszcze tą żywicę, to mam nadzieję, że się zdążę wspiąć. Zdążyłem. Mamy jeszcze tą żywicę. No, ale zaznacz go. No, super.
Okej, moi drodzy. Teraz zobaczmy. O kurde. Fuck, 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 fuck. No i mnie zabił. Wow. Kurde. Tak, unik nie wyszedł, moi drodzy. No niestety się nie udało. Ale widzieliście? Całkiem niezłe obrażenia. Mu zadaliśmy. Nie wiem, czy teraz nie przebiec tam do niego, tak szczerze mówiąc. Bo na nowo się z tym wszystkim bić. Mi się to średnio uśmiecha. Spróbujemy przebiec, moi drodzy. Nie chcę mi się z tym wszystkim bić na nowo. Nie! O Boże! Gdzie on tego rola zrobił? No, biegnij, 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 biegnij! O Boże, co on się tak zatrzymuje? Gonią mnie! Okej. Udało się, moi drodzy. Bardzo sprawnie. Dobra. Mamy strzały dusz. Sobie zabijemy tych tutaj łuczników najpierw. A ten leży. I ten też. Dobra. Okej. Jeszcze raz się spróbujemy z Taurusem. Oczywiście pierwszy raz na niego zaskoczymy. To są moje dusze. Warto to zrobić. No. Halo. O, dobra. Bo zanim on tutaj dojdzie, zdążymy wspiąć. Jestem ciekaw, ile bez tej żywicy mu zadamy. No jednak mniej. Kurde, samymi nogami mi obrażenia zadał. No kurde, serio mnie trafił? Okej, uleczmy się. O Boże. Nie! Tak. Nie wziąłem duszy. O Boże. O Boże, powiem wam, moi drodzy, że walka z nim, tymi strzałami dusz, wcale taka łatwa nie jest. Dobra, teraz możemy w ogóle spróbować przebiec, bo nic nie tracimy. Nasze dusze niestety przepadły. Mówi się trudno. Ale ta walka z nim nie jest taka łatwa. Kurde, czemu się tak blokuje? Teraz jak zginiemy, moi drodzy, to kompletnie nic nie tracimy, więc najmniejszy problem. No ale jak widzicie, całkiem sprawnie. Kurde, z
całe dusze poszły na marne. Tak. Okej. Ten załatwiony. Kurde, jeszcze obrywałem. Dobra. No i próbujemy jeszcze raz. Zastanawiam się, czy warto go w ogóle na niego spadać. Może lepiej go naszą magią zaspamować tutaj. Wow. No i zrzucił mnie. Fuck. Kurde, nie wiedziałem, że on tak może. Tak zrzucić. No powiem wam, moi drodzy, że kurde, nie jest takie proste. O Boże. Jak się na nim zablokowałem. O Boże. Ale mi teraz pokosili. Nie wiem, jaka najlepsza strategia by na niego była. Czy tam u góry z nim bić, czy... O Boże, biegnij! U góry byłoby o tyle dobrze, że nie jest w stanie zrzucić nas. Byśmy się z nim bili, ale jest mało miejsca. Co nie jest w stanie tutaj nas zrzucić. A je, o Boże, a jest w stanie nas zrzucić. Myślałem, że nie. No, moi drodzy, no to po prostu musi nam kiedyś wyjść w tych estusów. Trochę mało. Mogłem w sumie rozpalić może to ognisko. Czekajcie, ja mu dwa razy zdołałem obrażenia zadać. Kurde. Fuck. Myślałem, że mnie nie trafi. Fuck. Fuck. Jesus. Nie mam estusów już. O Boże.
No udało się, moi drodzy. No trochę tych strzałów potrzebowaliśmy. Dostaliśmy oczywiście człowieczeństwo i kość wiodącą do domu. Ła, 3000. No udało się tego Taurusa pokonać. Ale to nie było takie łatwe. Okej, moi drodzy, ja bym się ogólnie cofnął. Czekajcie, teraz tutaj będzie pełno tych przeciwników zapewne. Czyli sobie już nas odpuścili. Mamy mało tych strzał dłuż, cholercia. Kurde, ja w ogóle stusów nie mam. A tu dużo przeciwników. Kurde. Z drugiej strony tam jest wywerna, moi drodzy. Nie wiem, czy ona nas nie zabije. Pamiętam, jak to było, czy na pierwszy raz odpuszcza. Czy też może zabić. Bo trochę szkoda mi tych 3500 dusz. Może zaryzykujemy. Cieszę się, że tego Taurusa udało się pokonać za czwartym razem. Jak widzieliście, dobrą strategią było cofanie się maksymalnie i zmuszanie go do ataku. To była dobra strategia. Naprawdę dobra. Okej, tu jest nasz przyjaciel Solair. Ah, hello. I am Solair of Astora. Now that I am undead, I have come to see you. No need to hide your reaction. Oh, I have a proposition. The way I see it, up in a land brimming with hot. So what do you say? It pleases me greatly. We are amidst strange beings. The flow of time itself is constant. The very fabric wavers. There's no telling how much longer you're. But you think to summon one another and engage in. Of course, we are not the. But I am a warrior of the sun. If you miss it. Okay, moi drodzy. Tutaj. Oh, I love the sun. If only. Tutaj Solair zaproponował nam swoją pomoc pierwszy raz. Go można przyzwać. Nie wiem, czy tego do walki z gargulcami, czy gdzieś jeszcze. Tej wywerny nie ma. Więc nie wiem, czy ona. Kurde, moi drodzy. Nic, ryzykujemy. A to byłoby straż. Fak. Ła! Uda się. O kurde, udało się, moi drodzy. Udało się. Super. Nie tu. Jak coś tu. Zblokujemy sobie skrócik. Udało się. Dobra. No i co, moi drodzy? Udało się pokonać bossa. To myślę, że może. Chociaż nie mam 4000 dusz, aby musiał je wydać najpierw. Tak, dobra, moi drodzy. Zakończymy tu sobie odcinek. Kolejny odcinek. Zaczniemy sobie od walki z czarnym rycerzem. Ja już tam sobie dojdę. No i zobaczę, jak ta walka będzie wyglądać. Zobaczymy. Jeszcze sobie pójdę kupić ten zestaw naprawczy, żeby móc przy ognisku go naprawiać. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Pokonaliśmy Taurusa po drobnych kłopotach, ale jednak się udało. No i jeżeli się odcinek podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i zachęcam Was do oglądania odcinków z Dark Souls Czarodzieja, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia
i cześć.